Cześć! Z tej strony gra w zero vlog literacki. W dzisiejszym odcinku będę Was zachęcał do przeczytania pewnej niezwykłej, naprawdę niezwykłej książki. I ten odcinek też będzie nietypowy jak na ten rok, bo po raz pierwszy w tym roku będę Was zachęcał do przeczytania czegoś, co w 2021 zostało wydane. I tu już widzicie, że jest to Upiór Łukasza Kozaka. Książka już jakiś czas jest na rynku wydawniczym, na rynku księgarskim. Ja się o niej dowiedziałem kilka miesięcy, miesiąc, dwa miesiące temu, jakoś tak chyba. I stwierdziłem od razu, że muszę ją mieć. Nadzieje były bardzo, bardzo duże i w zasadzie zostały spełnione. Nie zawiodłem się zdecydowanie. Mówię już na samym początku, rzadko to robię, ale tym razem myślę, że warto. I to, co my sobie tutaj u nas, pytanie, które jako pierwsze z reguły zadajemy, to jest pytanie o gatunek. Co to tak naprawdę jest? Jest to ten rodzaj literatury, po który ja rzadko sięgam, bo jak wiecie, najbardziej interesują mnie fabuły. A w tym wypadku mamy do czynienia, no właśnie, z czym? Czy z pracą naukową? Mam pewne wątpliwości, a i sam autor mówi o tym, że raczej bawi go stawianie hipotez, tak, niż prowadzenie jakiejś tutaj bardzo daleko idącej pracy, no nie wiem z jakiej to dziedziny, z etnologii chyba trzeba by było, tak? Nie znam się zupełnie na etnologii, nie wiem jak taka praca powinna być stworzona, ale gdybym miał jakoś klasyfikować upiora, to wydaje mi się, że nazwałbym go esejem historycznym na pewno i po części też literackim, a może esejem kulturowym, może tak by było najlepiej, a może po prostu esejem poświęconym właśnie upiorowi, rozważaniem na temat tego, czym jest upiór, jak go postrzegano i czym upiór nie jest. Sam autor przyznaje, że swoją pracą może obrócić przeciwko sobie środowisko znawców tematu, dlatego że przynajmniej na poziomie stawiania pewnych tez, no nie przeprowadził badań. Tylko pytanie brzmi, czy te badania da się przeprowadzić, bo autor przedstawia dowody, przedstawia poszlaki z różnych płaszczyzn, no ale czy da się to jednoznacznie wykazać z takim aparatem no, etnologicznym? Wydaje mi się, że nie, że się nie da. Ale może, nie wiem, tu może się naukowcy odezwą, pojawią się jakieś recenzje, a może się już pojawiły i się dowiemy. Chyba jesteśmy jednak skazani na domysły. A o czym jest upiór? No i tutaj pierwsze pytanie, jakie nam się jawi, to co to ten upiór tak na dobrą sprawę jest? I tym rzeczywiście też Łukasz Kozak się zajmuje i już tutaj książka jest dość zaskakująca, bo okazuje się, że po pierwsze, dla mieszkańców dawnej Polski, nie tylko Polski, upiór to nie było coś mitycznego, jakaś legenda, baś. Nie, to było zjawisko, to było pewne zjawisko zachodzące w człowieku, no chyba można tak powiedzieć, które było najzupełniej realne. To nie było coś, w co wierzono, w duchy na przykład, tak? No to tam do kogoś przychodziły duchy. Nie, no to było tak jak zwierzę, jak choroba jakaś, no może bliżej, tak? Prawda? I powiem wam szczerze, że rzeczywiście, jak ja wspominam tak pewną historię z mojego życia, to też kiedyś taką opowieść o, myślę, że upiorze usłyszałem. Pamiętam, że byłem wtedy w szkole podstawowej, opowiedział mi to mój tata, który usłyszał to z kolei od swojego wujka. Ja to powtórzyłem w szkole i o dziwo
nagle się okazało, że z grona kolegów, to już zamiast mnie wyśmiać, ktoś mnie poparł, tak? Poparł mnie taki chłopak, który tam się cieszył, powiedzmy, jakąś no, estymą wśród naszych kolegów, więc nikt mnie nie wyśmiał i on powiedział, że tak, no on też o czymś takim słyszał. Padały takie pytania, ale no o czym wy to opowiadacie? To jakieś w ogóle strzygi, upiory, tak? Co to takiego jest? A myśmy twardo stali na takiej tezie, no, że to po prostu jest. Nie, to nie żaden demon, no jest coś takiego, tak? I tutaj bardzo mi ta książka się też między innymi dlatego podobała, że autor pokazuje coś, wydawać by się mogło oczywistego, tak? Ale chyba jednak nie do końca oczywistego, skoro do tej pory nikt tego dostatecznie głośno nie powiedział. Że upiór dla ówczesnych ludzi był czymś zwyczajnym, namacalnym, co było oczywiste. Ktoś, kto podważał wiedzę na temat upiorów, no to był jakiś miastowy, który nie znał życia, tak? On sam mógł w swoich oświeceniowych, czy to nieoświeceniowych pismach wymądrzać, ale tak na dobrą sprawę, to co on wiedział w ogóle? I byłem ciekaw, czy sam autor w upiory wierzy, bo z tej książki nie wynika. I w jednym z wywiadów, które ktoś z was mi przysłał, Alex, bardzo dziękuję zresztą za ten wywiad, mówi, że dopuszcza, ale raczej nie wierzy. Trochę szkoda. Pomyślałem, miałem nadzieję, że wyjdzie ktoś, kto powie tak, wierzę w to, że ludzie wstają z grobów, chociaż to nie tylko właśnie o wstawanie z grobów chodziło. No a skoro właśnie nie o wstawanie z grobów, to o co? I tutaj pierwsza sprawa, która się od razu narzuca, że my tę wiedzę o upiorach dostaliśmy w jakiś sposób z drugiej ręki, przez popkulturę, przez wampiry. Natomiast wampiry to jest jakiś tam odprysk tej wiedzy upiorowej, która z zupełnym zbiegiem okoliczności wypłynęła i stała się no, popularna, tak? Na całym świecie przez zbieg okoliczności. Natomiast zniekształciła jednocześnie to, w jaki sposób upiora postrzegali ówcześni. A jak postrzegali? A no dobra, to już przechodząc do konkretów, zdaniem Łukasza Kozaka, i to potwierdzałyby źródła, upiór to był ktoś, kto miał dwie dusze. Upiorem się było już za życia. I powiem wam szczerze, że to mi bardzo ułożyło w głowie interpretację dziadów Adama Mickiewicza. Bo ja pamiętam, jak się wikłali nauczyciele w tych historiach o samobójstwie Gustawa Konrada, tak? I tej dwoistości jego. No tu jeszcze dochodzi też latanie, bo upiór, prawda, był też kojarzony zdaniem autora z wznoszeniem się, tak, lataniem, to interpretacje jak tego, jakie są, to zaraz do tego też jeszcze dojdziemy, ale ta dwoistość dusz, zmiana imienia w ogóle w przypadku Gustawa Konrada, bardzo mi ta książka ułożyła interpretację dziadów w głowie. Te rzeczy, które nie pasowały, albo składano je na karb romantyczności, że wiecie, romantyczność to wszystko jest takie, no nie pasuje do siebie. Jak się okazuje, właśnie nie. I źródła z różnych wystąpień Mickiewicza zdają się potwierdzać to, że on miał bardzo konkretną wiedzę na temat tego, czym był upiór, wiedział to doskonale i pisząc dziady rzeczywiście się do tej wiedzy stosował. Więc był to rzeczywiście człowiek o dwóch duszach, więc skoro umierał, to ta druga dusza nadal ożywiała martwe ciało, dlatego ten upiór wstawał, tak? Ale jak się okazuje, no wiele różnych innych rzeczy związanych też z upiorami. Były dobre upiory, które broniły człowieka przed innymi upiorami, toczyły walki w ogóle w powietrzu i chyba nie tylko nawet, tak? Ale co jest też ciekawe i co chyba jest główną taką najbardziej kontrowersyjną tezą tej książki, to po pierwsze, autor sugeruje, że większość źródeł na temat upiorów, jakie mamy, siłą rzeczy mamy z czasów już chrześcijańskich, więc one są jakoś tam wprzęgnięte w mitologię chrześcijańską, ale błędnie zdaniem Łukasza Kozaka kojarzy się upiora z czasami słowiańskimi. On jest upiór słowiański, tak jak najbardziej, ale rodowód
według autora, ma jeszcze dalszy. Świadczyć o tym miałyby pewne bardzo podobne istoty, a może nawet takie same, które pojawiają się w kulturach zupełnie niezwiązanych ze Słowianami i pewne elementy, o których tutaj wspominałem, czyli właśnie te dwie dusze w jednym ciele, jak kojarzy wam się to z czymś, to unoszenie się, jakieś stany ekstatyczne, tym podobne rzeczy, które sugerowałyby związek upiorów z wierzeniami szamańskimi. I tutaj trzeba by było przeprosić Dorotę Terakowską, bo pamiętam przy recenzji, a raczej przy live'ie na Instagramie jej, na temat jej książki Samotność Bogów, tutaj z Basią żeśmy się trochę nabijali z tego łączenia szamanizmu ze słowiańszczyzną. No, może by trzeba było zdanie zmienić, jeżeli te tezy okazałyby się prawdziwe. Tyle, że problem chyba polega na tym, że tego sprawdzić się nie da. Możemy Łukaszowi Kozakowi na słowo uwierzyć. Przechodząc jednak do prób oceny upiora, no to pierwsze pytanie, jakie nam się tutaj jawi, jaki jest największy problem chyba, który myślę, że czytelnicy mogą mieć z tą książką, to taki, że być może będą oczekiwać jakiejś pracy naukowej, czy upiór taki jest. I tak, i nie. Tak jak już mówiłem, z jednej strony cała masa źródeł, cała masa bardzo ciekawych interpretacji, ale z drugiej strony no pytanie brzmi, czy to wystarczy. I być może rzeczywiście środowisko naukowe odpowie, że nie. Ja błędów się w tej książce nie dopatruję, błędów faktograficznych. Być może trzeba, tu by było jakiegoś Ebenezera Roysta, tak? Roysta, nie wiem jak on tam się nazywa, żeby prześwietlił tego upiora od początku do końca. Mógłbym się przyczepić tego, że autor tutaj, no na przykład o tym śmierci Mickiewicza na cholerę. Tak, za pierwszym razem tak podaje, że zmarł tam na Mickiewicz na cholerę. Raczej się już od tego odchodzi. Raczej albo uznajemy, że zmarł na czerwonkę, a jeśli lubimy teorie spiskowe, to uznajemy, że został otruty i ta cholera chyba już nie funkcjonuje, bo tam się zresztą z nią niewiele objawów zgadza. Zresztą później sam autor delikatnie to też poddaje w wątpliwość, więc nie ma chyba powodów do czepiania się. Osobna kwestia to jest kwestia ocen różnych prac poświęconych upiorom, bo tutaj autor też dość ostro się czasami wypowiada o różnych autorach. I tak na przykład polską demonologię ludową bardzo krytykuje, którą ja z kolei bardzo lubię i bardzo sobie szanuję. Tam rzeczywiście upiory są opisane jako symbol pewnych zjawisk. Autor trochę kpi z tego, że no jak, symbolem jakiego zjawiska z życia ma być upiór? No śmierci, oczywiście śmierci. Tu nie ma sobie co robić żartów, bo to chyba tak mi się przynajmniej wydawało w czasie lektury tamtej książki, jest dość oczywiste. Ale też polska demonologia ludowa była przeglądem badań, tak? To był przegląd bardzo takich konkretnych badań z być może dziwną klasyfikacją istot demonologicznych. No i autor też polemizuje z tym, że upiór jest istotą demoniczną, tak? Bo jego zdaniem nie jest. I tutaj rzeczywiście trzeba byłoby się zgodzić z tym, bo jeśli upiory były ludźmi, zachowywały się jak ludzie i były nimi za życia jeszcze w tym, co postrzegali mieszkańcy dawnej Polski i nie tylko Polski, no to faktycznie autor miałby tutaj rację, że tak jest, tak? Zdecydowanie na plus wychodzi ta próba odebrania albo może podważenia tego wizerunku upiorów wampirów, tak? Że to jest coś, co narzuciła kultura. Tak naprawdę to picie krwi, Vlad Tepes i te inne rzeczy zupełnie zmyślone. Wszystko zaczęło się od jednego raportu urzędników austro-węgierskich w Serbii, tak? I wokół tego narosła jakaś właśnie dziwna opowieść i legenda. Te nasze upiory były zupełnie inne i dużo bardziej zróżnicowane, nosiły inne
nosiły inne nazwy też, bo to nie był tylko upiór, bo mogło to być strzyga, mógł to być wieszczy i tak dalej, i tak dalej. Wielką zaletą tej książki jest mnogość źródeł. Na końcu mamy zresztą tutaj bardzo ładnie, jak widzicie, pewnie podane źródła dotyczące właśnie upiorów, które od czasów takich pierwszych zmianek do XX wieku, z gazet, nie tylko z gazet, z książek również, więc niezwykle się to przyjemnie czyta, jeśli ktoś lubi takie rzeczy. I tutaj też muszę przestrzec, bo jak ktoś jest zbyt wrażliwy, to rzeczywiście nie polecam czytania tej książki przy jedzeniu, bo opisy na przykład picia trupiej krwi, bo to ludzie pili krew upiorów, jak się okazuje, a nie upiory krew ludzką, jak podają źródła, no to mogą co wrażliwszym narobić trochę problemów. Nie wiem, mnie tam się podobało akurat. Znaczy czytanie o tym, bo nie próbowałem. Źródeł jest mnóstwo. Źródła są niezwykłe, bo możemy przeczytać na przykład o upiorze biskupie i co ciekawe, pewne przesłanki wskazują, że cała ta sprawa mogła dotrzeć nawet do papieża. To był XVIII wiek, jeżeli dobrze pamiętam. Niezwykła historia. Ale możemy dowiedzieć się też o tym, że Adam Mickiewicz był posądzany o to, że po śmierci szkodził ludziom. I nie, wcale nie chodzi o to, co tutaj pewien literat niespełniony chyba, pan Chwin napisał, że Mickiewicz ma krew na rękach. Raczej o coś innego zdecydowanie chodziło. Więc te źródła są niezwykłe. Naprawdę są niezwykłe. A jak się to czyta, zapytacie? A no powiem szczerze, że czyta się bardzo dobrze. Myślę, że każdy, kto miał do czynienia z jakąkolwiek eseistyką i kogo nie odrzuca brak fabuły, no bo to nie jest powieść, tak? To jest esej, poradzi sobie z tą książką bez większego problemu. Z tym, że jak już zaznaczałem, no niektóre z tych źródeł są historie tam opisane są bardzo brutalne, bardzo krwawe, takie działające na wyobraźnię, więc no więc zastanówcie się, jeżeli się takich rzeczy boicie. Fajnie się akurat zdarzyło, że ta książka na listopad przypadła. Ach właśnie, zapomniałbym jeszcze o jednej rzeczy, o warstwie wizualnej, bo to jest kolejna świetna rzecz w tej książce. Mamy tutaj kilkanaście ilustracji obrazów Aleksandry Waliszewskiej. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy one były specjalnie do tej książki tworzone, ale tak wyglądają. Ja wam jakieś tam pokażę w jakimś lepszym ujęciu, żebyście sobie zobaczyli. Zresztą samo wydanie też, zobaczcie, to jest twarda oprawa w takiej, to Skaja chyba jest. Oczywiście już ktoś narzekał na Lubimy Czytać, widziałem, że to nie w skórę, a jeszcze w ludzką może, co? Nie wiem, mi się wydaje, że to jest w zupełności wystarczające, żebyśmy mogli powiedzieć, że mamy przepięknie, po prostu przepięknie wydaną książkę. Ode mnie to jest naprawdę 9 na 10 i chyba jak na razie przynajmniej najlepsza książka z wydanych w tym roku, jakie przeczytałem, mimo pewnych moich wątpliwości co do tego, czy czasem ta komparatystyka autora nie idzie trochę za daleko, ale no to jest chyba problem ogólnie w nauk współczesnych, humanistycznych, może nawet nie tylko humanistycznych. Czasami też miałem takie wrażenie, że tutaj autor chciałby nam coś, powiedzmy, ze swojego światopoglądu wstawić, jednak tak się pilnuje, żeby nie, żeby tego jednak nie robić. Gdzieś tam we wstępie pisze o jakichś protestach, które obserwował i które właśnie tam się, nie wiem, czy w Polsce, czy na świecie działy. No różne protesty nam się działy, więc może dobrze, że ja nie wiem, o jakie autorowi akurat chodziło, ale to też mimo wszystko na plus, tak, że nie ma chyba sensu wstawiać takich rzeczy do książek jednak poświęconych zupełnie innej tematyce. Wiem, że książka nie jest tania, na pewno książka nie jest tania, ale ja polecam. Polecam z całego serca i widziałbym tutaj nagrodę Nike. Droga nagrodo Nike.
nominujcie, nagradzajcie sensowne książki, tak? Żeby to nie była klika tylko waszych ulubionych autorów. Byłoby fajnie, gdyby przyszły rok zaowocował serią nagród dla Upiora, bo to jest książka na każdej płaszczyźnie w zasadzie minimum bardzo dobra. Polecam z czystego serca. Dobrze, to będziemy powoli już kończyć. Co będzie za tydzień, szczerze mówiąc, nie wiem. Być może będzie podsumowanie pierwsze jesienne, no bo w sumie należałoby już je powoli zrobić. Może też, ponieważ nawarstwia mi się trochę materiał, zacznę robić po dwa filmy w tygodniu, przynajmniej przez jakiś czas. Ja wiem, że ja tak zapowiadam, potem nie robię. Ale może trzeba będzie, bo trochę za dużo materiału zostaje, a o paru książkach warto by było powiedzieć przed końcem roku, tak? Bo może trafią na porażkę roku, do porażki roku albo do książki roku. I tu jest też pytanie do Was. Czasu zostało mi bardzo niewiele, więc pewnie z wielu Waszych propozycji nie skorzystam, ale jedną czy dwie może uda mi się jeszcze przeczytać przed końcem roku. Gdybyście mieli jakąś książkę z wydanych w tym roku, o której uważacie, że to jest po prostu rzecz genialna, że każdy powinien to przeczytać, tak, nieważne czy polska, czy zagraniczna, to napiszcie mi o niej w komentarzach, bo ja ten rok wydaje mi się taki trochę nijaki. O, tak bym powiedział. Może nie zły, ale trochę nijaki. Zobaczymy jak on się skończy, bo tak na razie jest różnie właśnie. Ale gdyby jeszcze parę ciekawych pozycji się trafiło, no tu wiem, że mam zobowiązania instagramowe, nie tylko instagramowe, więc nie tylko te nowe rzeczy mogę czytać, ale gdyby się jeszcze parę ciekawych pozycji trafiło, to będzie w czym wybierać. Chociaż myślę, że i na książkę roku, i na porażkę roku coś się jednak wybierze. Ale im więcej będzie, im z większej liczby będzie można wybierać, tym lepiej zdecydowanie. Dobrze. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.